jest już rewolucja bez wychodzenia z domu, czy to jest ewolucja? My wierzymy, że to nie jest rewolucja. To jest przyspieszenie, ale zobaczcie, wszystko to, co się wydarzyło, wydarzało się już w poprzednich latach, tylko troszeczkę wolniej. COVID nam zakcelerował pewne trendy, ale nie w skali tsunami, tylko trochę szybciej. I zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. Dlaczego, czy tego banku bez wychodzenia z domu może być więcej? I tu chyba trzeba zwrócić się do takich potrzeb klientów, czego klienci od nas oczekują. Ja pokazuję wam dawną kampanię banku DBS. Ja ją bardzo lubię, bo to był pierwszy bank, który troszkę obśmiał to naszą bankową fascynację produktami, usługami finansowymi i powiedział wprost, klienci się nie pasjonują bankowością, klienci nawet niespecjalnie ją lubią. Dla nich świat idealny to jest, że wszystko się robi samo i ta bankowość jest gdzieś w tle, a oni mogą żyć. I bardzo mocno wierzymy w PKO, że to tak właśnie jest. Tymi pasjonatami jest bardzo mała grupa klientów, a dla większości z nich byłoby super, gdyby te banki zniknęły i tylko bankowanie zostało najlepiej w tle. No to pytanie, czemu tak jeszcze nie jest? Czy może tego bankowania bez wychodzenia z domu być dużo więcej? I chciałam się tu z wami podzielić takimi trzema grzechami nas wszystkich, które sprawiają, że tego bankowania bez wychodzenia z domu, albo jeszcze lepiej, tego bankowania w tle jest wciąż mało. Grzech pierwszy to jest tak zwana digitizacja zamiast stworzenie prawdziwie cyfrowego rozwiązania. I to się wzięło stąd, że jak była potrzeba ucyfrowienia jakiegoś produktu czy procesu, to bardzo często przenosiliśmy obecną wersję produktu w świat zdalny. Może, żeby nie mówić o bankowości, to przypomnijmy sobie kiedyś gazety papierowe i ich pierwszą wersję cyfrową, prawda? Czyli PDF załadowany do iPada, gdzie trzeba było przesuwać, rozsuwać, powiększać, żeby cokolwiek zobaczyć. Czy to było bardzo wygodne? Nie. Tak naprawdę wygodniejszy był papier. I wtedy było bardzo duże zdziwienie, dlaczego ci klienci nie chcą tych PDF-ów używać, do momentu, gdy pojawiły się serwisy, które w prawdziwie zdalny sposób działały. Czyli każdy artykuł wyświetlał się bardzo łatwo. Po rozkliknięciu można było się dowiedzieć więcej. Można było skomentować od razu, wtedy media cyfrowe zyskały bardzo dużą adopcję. Tak samo było z muzyką. Nie wiem, czy korzystaliście z pierwszej wersji iTunes. Ja korzystałam, ale bardzo rzadko, bo to było łatwiej było po prostu kupić kolejne CD. Ten program był bardzo niewygodny. Jak zainstalowałam go na laptopie, to już resztę mojej muzyki nie słyszałam na innym urządzeniu, więc był gorszą wersją tego, co było analogowe. Zupełnie inaczej jest z Spotify'em i Spotify'a używam już regularnie. Dlaczego? Bo jest bardzo wygodny. Dostosowany do mnie. Sugeruje mi, podpowiada. Może połączyć ze znajomymi. Może wysłać rekomendacje. Może to jest prawdziwie cyfrowy model. I tak samo jest też w bankowości, często cyfrowa kopia tego, co już co znamy z świata starego, nie do końca jest tym doświadczeniem, który klient chce mieć. I tutaj na niebiesko pokazuję jeden kawiot, bo myślę, że bardzo wielu bankowców się ze mną zgodzi, że nie do końca nam pomagają, czy to regulacje, czy takie nierówne traktowanie i czasami źle rozumiana ochrona konsumentów w tym, żeby rozwiązania były prawdziwie wygodne. Opowiem wam anegdotę dosłownie z tego tygodnia, nad którym głowimy się z kolegami z PKO. To znaczy niejednorodność przepisów dotyczących właśnie RODO i ochrony konsumenta sprawiła, że nasze TOKTUIKO nie może być oferowane klientom młodym. Po prostu poniżej 16 roku musieliśmy je wyłączyć, bo okazało się, że nie będzie to w pełni compliant. I można było powiedzieć absurd, prawda? Ci klienci młodzi niestety rzadko czytają, częściej mówią, więc to TOKTUIKO byłoby dla nich bardzo fajne,
a mamy teraz całą jakby batalię i zastanawiamy się, co zrobić, żeby taki serwis zaoferować. Więc nie jest to tylko nasz grzech, nasz bankowy, jest to grzech całego środowiska, łącznie z regulatorem, ale musimy próbować go wyprostować, dlatego że inaczej klienci nigdy nie będą w pełni korzystać z tych cyfrowych rozwiązań. Firma 11FS ma takie fajne hasło, że bankowość zdalna jest na razie gotowa w 1%. 99% jest jeszcze przed nami i ja mocno wierzę, że tak dokładnie jest. Drugi grzech to grzech taki, by skoczyć w cyfrowość na 100% i oferować tak zwane digital only, czyli rozwiązanie dostępne jedynie w kanale cyfrowym dla każdego. A prawda jest taka, że część klientów po prostu nie chce być digital only, potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje rozmowy z swoim doradcą z wielu powodów. Często dlatego, że właśnie nie pasjonują się tą bankowością, a mają bardzo ważną decyzję do podjęcia, czyli na przykład hipoteka albo bardzo ważne inwestycje. Często dlatego, że nie są bardzo sprawni w kanałach cyfrowych i ktoś ich musi tego nauczyć. I myśmy w Pacao tutaj zainwestowali w takie trzy obszary. Po pierwsze, wierzymy, że dla części klientów edukacja cyfrowa zaczyna się w oddziałach, nie gdzie indziej, nie przez call center, nie przez internet. Musi być na początku człowiek, który pokaże to rozwiązanie i to zaufany człowiek. I bardzo fajnie nam zadziałał właśnie program edukacji w oddziałach, te oddziały, które uczyły kanałów zdalnych albo uczyły transakcji z wykorzystaniem choćby ekranów zdalnych, miały niesamowitą adopcję i faktycznie bardzo dużo klientów się do tego przekonywało. Drugi obszar to właśnie te skomplikowane produkty i skomplikowane potrzeby. To są takie tematy, gdzie nie chcemy najczęściej na 100% być zdalni. Chcemy pierwszy raz porozmawiać z kimś zaufanym, ale oczywiście to nie musi być in person, to może być przez wideo i trochę się nauczyć tego rozwiązania, potem kolejny raz będziemy wykonywać je samemu. I nam świetnie pokazał to właśnie przykład tak zwanego inwestomatu, czyli takiego narzędzia robo-advisory, który pomagał klientom inwestować. Dopóki to narzędzie było tylko w kanałach zdalnych, ono było niszowe. Bardzo mały procent klientów, poniżej 5% klientów był zainteresowany takim narzędziem. W momencie, gdy daliśmy je doradcom i stworzyliśmy taki dream team robo and person, to niesamowicie mocno wyskoczyła sprzedaż. Za ostatni kwartał mamy już 4 miliardy zainwestowanych środków przez inwestomat. Doradcy chwalą to narzędzie, klientom się podoba. Dlaczego? Dlatego, że pomagamy doradcom być jeszcze bardziej ekspercy. Oni mogą wykorzystywać tę technologię, ale jednak ich relacja z ludźmi jest bardzo, bardzo ważna. Trzeci grzech bankowości, taki często zaniedbywany, to zapominamy, że w tych naszych cyfrowych bankach wciąż mamy część analogowych pracowników. I to się chyba nie da ukryć, nie da się tylko namalować ładnej fasady fajnej aplikacji, tylko na koniec dnia nasi ludzie są ambasadorami tej cyfrowości i jak oni nie są cyfrowi, no to klienci jakby nie będą korzystać nas w pewien sposób zdalny. I to są od takich prostych rzeczy, czyli właściwe narzędzia, właściwe procesy cyfrowe, które są łatwe, ale też ludzie umieją z nich korzystać, po przekonanie, że wszyscy musimy się uczyć i wszyscy musimy zdobywać nowe kompetencje, aż wreszcie po takie poczucie, że nasza kultura musi ewoluować w kierunku tej cyfrowości. My w Pacao zaczęliśmy już kilka lat temu od tak zwanej Akademii Zwinności i tam uczyliśmy nowych metodologii prac, łącznie z design thinkingiem, z agile i tak dalej. W zeszłym roku rozwinęliśmy również Cloud University, czyli szkolenia chmurowe na masową skalę. I to nie tylko dla pracowników IT, ale przede wszystkim dla pracowników biznesu, dlatego że bez tej umiejętności ci pracownicy nawet nie wiedzą, co chmura może im przynieść. Myślę, że my wszyscy jako bankowcy, jeżeli chcemy pracować w bankowości za 5 lat i dłużej, to musimy się tego języka technologicznego, trochę jak nowego języka obcego, nauczyć. No dobrze, ale czy bank bez wychodzenia z domu to w ogóle nie jest już przypadkiem za mało? I ja miałam takie przemyślenie, że trochę mówię o rzeczach, które są oczywiste i bank bez wychodzenia z domu już dla 3/4 klientów to nie jest
nic nowego. I pytanie teraz, jak będzie wyglądać ten następny krok bankowości? My coraz częściej wierzymy, że będzie wyglądać właśnie tak, jak na tym obrazku głośnik Alexa. Czyli mamy interfejs głosowy, mamy technologie, które możemy wykorzystać, mamy skalę klientów, którzy już umieją rozwiązać, którzy już umieją korzystać z kanałów zdalnych. I zobaczcie, że trochę takich biznesów już jest, które poprzez Alexę, czy Siri, czy Cortanę, czy innego asystenta głosowego działają. I bardzo, bardzo mocno wierzymy, że taki bank autonomiczny, szybciej go zobaczymy niż samochód autonomiczny. Naprawdę szybciej. Bank, który jest tam, gdzie klient, który jest łatwy, intuicyjny, który proaktywnie proponuje to, co naprawdę jest dla klienta potrzebne. I 99% czasu ten bank nie istnieje dla klienta. On działa sam, a tylko wtedy, jak potrzeba, można się do niego zwrócić. To jest przyszłość i to jest jeszcze krok 2.0 w tym naszym bankowaniu bez wychodzenia z domu.